Witam was wszystkich serdecznie, serdecznie na ławeczce z Ecce Auditore na pięknym widoku za naszymi plecami. Skończyliśmy sobie gdzieś tutaj, bo myślę, tak właśnie tak było, aż mi przycięło z wrażenia. Jednej rzeczy nie zrobiłem, czekajcie chwilę. Okej, już jestem, po prostu koligacji nie ustawiłem, aż mi przycina gra właśnie przez to, że nie ustawiłem jej i teraz ją ustawiłem. Koligacja to jest tam zabawa w menedżerze zadań, żeby gra troszeczkę lepiej działała. Zobaczmy, czy jest jakiś pieniądz tutaj u naszego... tego nie ma. No dobra, nie dziwię się. Biedny jestem. Naś asasyn jakiś wrócił, a my mamy lecieć tam. Ja chciałem lecieć do tej księgi. Aha, bo my byliśmy już za wodą. Cholera jasna. Ja po prostu, wiecie, cofnąłem. Znaczy cofnąłem. Skończyłem grać w tamtym dniu, co nagrałem ten odcinek i mnie, widzicie, wywaliło mnie do tyłu tutaj z naszym asasynem, naszym Ezio. Ale to nic, możemy sobie znowu przepłynąć przez tą piękną rzeczkę przepływającą przez Konstantynopol. Boże, zawsze to mówię na asasynach, ja uwielbiam asasyny, to jest po prostu gra, która mnie... No mnie cieszy, cieszy mnie po prostu granie w nią. Nie mam chyba bardziej ukochanej serii. No dobra, może mam dwie, trzy. Ale jeżeli chodzi o gry w trzeciej osobie, to jednak ta gra wygrywa. Poczekajcie, ja sobie zbiję okup. Troszeczkę chociaż. Templariusze pierdzieleni. Kocham walkę asesynów. Dzięki wielkie. Już nas nie gonią. Tyle dobrze. Dobra, możemy lecieć do misji sobie. Ezu, tam widzę nasz bazę, ale mamy tylko jednego asesyna do użycia. Nie wiem, czy mi się opłaca tam lecieć. Poczekamy, jak więcej asesynów zrobi swoje misje, wtedy pójdziemy. Ale mi ręka parzy, o kurde, aż nie wiem dlaczego. Jakbym jakąś ośmiornicę dotknął. A może to jest poczucie sztyletu i mocy w ręce? Nie no, głupi jestem, ale czasem trzeba, czasem trzeba. Jezu, panie, proszę mi zejść z drogi. Ja tu biegłem pierwszy i wchodzić mamy do naszej wieży. Na wieżę? A no tak, no tak. Zawsze poszukamy drugą księgę już. Czyli z tych najwyższych pewnie punktów w mieście będziemy mogli zauważyć wszystkie księgi. No tam nie możemy. Ale serio, pali mnie ręka. Pali mnie dłoń do nagrywania chyba. Miasto jest... Damaszek jest pod kontrolą asesynów. O kurde, odzyskaj miasto, misja. Ciekawe, czy są takie misje, które właśnie dadzą dużo. Damaszek jest nasz. Zaraz będzie więcej asesynów, to będziemy mogli te wszystkie misje im rozdać znowu. To jest skrzynka. Czy ona tu nie była wcześniej? Przecież myśmy ją już brali, czyli one się odnawiają, tak? Czyli są pewnie... A, patrzcie, ona się nie pojawiła na mapie, czyli to są skrzynki, które będą zawsze się pojawiać. Patrzcie, ona nawet ma wiksę. A są skrzynki takie ze skarbami prawdziwymi. Dobrze, dobrze to wiedzieć. Czyli warto to z tym główienkiem wziąć. A dobra, jednak myślałem, że z góry będziemy patrzeć jak wtedy. Ale mamy wejść do krypty. Podobne są do krypty Romulusa w Rzymie. Strój jest fajny, ja chcę jeszcze przetestować ten drugi strój, ten też za 2000. Taki też niebieskawy, ale ciemny. Witamy. Piękny mamy sztylet, widzicie? A właśnie jak go użyć? Ukończ w ciągu 7 minut, dobra. Ale mnie ciekawi, jak użyć teraz, czy mogę to zbindować na... Czekajcie, 3. Na 1. Na 1 dałbym sobie pięści.
Na 2 to, na 3 to. Czyli muszę mieć... Puh. Kurde. Słabo. Aha, czy ja muszę na to najechać pewnie. Dobra. Dobra, mam pięknie, już wiem. 6 minut, tak? Dobra, spróbujemy. Spróbujemy. Zawsze trzeba próbować. Czułem, że spadniemy tutaj. Na pewno. No właśnie. Czy nie? Ezio się złapał. Nas uratowało, dziwo. Ale ogromne przestrzeń tutaj jest, ogromna. Ja się boję. Ja tu zginę, ja wam mówię, ja tutaj zginę. Piękna mapa. Piękne miejsce w ogóle. Nie wiem, czy też widzicie tą piękność tutaj. Można to w 6 minut zrobić, więc to nie powinno być zbyt długie. Dobra, tutaj można wejść. Dobra, zróbmy to. Cyk, cyk, cyk. Czyli pewnie można to szybciej ukończyć, używając naszych super skoków. Myślę, że w miarę sprawny jestem. To, żebym wygadał, co? To, żebym wygadał sprawny, za szybko, żebym trzymał. Myślałem, że dobra, zrobię to na speedzie. Czyli myślę, że gra i tak przewiduje, że można zrobić jakieś błędy. Takie mniejsze czy większe. Jest dzisiaj niedziela, jest dopiero 11 godzina. Wiecie, jak jestem ucieszony z takich powodów? To jest piękne, że można sobie usiąść w domu. Wszystko masz zrobione. Jeszcze wiadomo, można posprzątać trochę bardziej. Wszystko w miarę zrobione, można sobie pograć i można mieć sobie spokój. Najważniejsze w życiu to się spełniać, samorealizować i mieć spokój własny. I najważniejsze właśnie mieć spokój, bo jeżeli ja zawsze mam sobie, z jednym celem sobie żyję, gdy masz wszystko, ale nie masz spokoju, to nie masz nic, a jeżeli nie masz nic, a masz spokój, to masz wszystko. Tak, ja żyję z taką zasadą i zazwyczaj tego się trzymam. Ja nie jestem jakiś super milionowo bogaty, jestem z normalnym człowiekiem, z normalną pracą. Ale za to mam spokój w sobie tak wielki, że cieszy mnie to. Zawsze mnie to cieszy. Ty, zrobić to w 6 minut? Ile mam już czasu? Można zaraz... Nie, nie, nawet nie będę sprawdzał. Nie będę się stresował. Ale podoba mi się taki parkour. Jejuniu. Ezio, Ezio, Ezio! Boże, że ty jeszcze żyjesz. Chłopcu jest nieśmiertelny. Na starość takie rzeczy musi robić. Myślę, że dość sprawnie się tutaj poruszam. O, super. Misje się robią.
Będziemy mogli wysłać asasynów na nowe. Boże, fajne to miejsce jest. Takie świetnie do parkouru, no. Takie naprawdę przyjemne. Przyjemnie się to robi. Jesteśmy blisko celu. O Boże. Nie wiem jak wy, ale ja naprawdę uznaję, że to jest bardzo fajne miejsce z parkurem. Jezu, myślałem, że się nie złapię. Ezio, ty się lepiej łap, bo ty to masz problem dzisiaj, nie? Zbadaj pieczary! Tu skrzynki sobie wezmę, ja pewnie mam tutaj to zbadać, a ja sobie skrzynki otwieram. O Jezu, ale to tyle jest pieniędzy, że to się nie da, nie da się nie wziąć tych pieniędzy. O jest. Pięknie. No tu kamień asasyna jest, to też inaczej daje. I kolejny klucz, aha, bo teraz klucz zdobyliśmy, no właśnie, nie księga, a klucz. Bo w każdej księdze jest wskazówka, jak dostać klucz. Czyli kolejna część Altaira będzie do odkrycia jego historii. Dobra, pewnie nas teraz wyrzuci stąd. Tak, tak, Ezio, tak. Świetnie. Ciup, 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 ciup. Mamy już ostrze do walki. I wracamy do żywych. Jest tu skarb niedaleko. Skarb, skarb. Nie będziemy się z nimi bawić, tyle wam powiem. Kryjówkę atakują! Kryjówkę atakują, widzicie tam kryjówkę? Nie widziałem tego nawet. Kryjówkę palą nam gdzie? Tam, dobra. Szybko, gdzie jest punkt do skoku? Nie ma czasu, nie ma czasu, musimy biec. Szybko, szybko. Dobra, musimy biec szybko, 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 bo tam się akcja dzieje. Dobra, to był chyba... gdzie to było? Forum Arkadiusza? Nie, czy Meczet Fate? No właśnie, Meczet Fate, czyli wiara po polsku, tłumacząc prosto. Jakkolwiek można to... Dobra, idziemy bronić naszej miejscówki tam. Tylko asasynów zużyłem teraz, teraz mi smutno, bo... Bastard! Ah, I see him!
Dobra, zacznijmy obronę. Oczywiście. Mam, muszę pamiętać jeszcze o tym, że mam do dyspozycji arsenał. Dobra. Bronimy chyba tego miejsca już drugi raz. Hold there. Make your stand there. Make your stand there. Make your stand there. Dobra, mam tutaj jeszcze piękny ogień grecki. To mi się bardzo podoba. No, przeszukani trochę. Make your stand there. Make your stand there. Hold that point for me. Dobra, pięknie nam idzie, myślę. Jednego z distractem bym chciał. Zbierajmy jeszcze pieniądze. Mamy szansę na zbieranie, więc nieźle. Tutaj strzelców bym w ogóle dał. Coraz większe te ataki w ogóle idą. Kurde, barykady nam rozwalili. Ja pierdzielę, nam tą barykadę niszczą tutaj. Muszę trzymać się strzały na tym pięknych porypów. No właśnie, na tych porypów. Oj, Jezuniu. Idzie taran. O kurde, jakiś zmodyfikowany.
Mamy to! Mamy obronę! Wygraliśmy, świetnie! Pieniądze, fosfor, nowa jednostka, pięściarz, barykada z karabinem wielofluwowym. Ile tych rzeczy jest w ogóle? Co jest? Obroniliśmy naszą bazę znowu. Janczarowie potrafią blokować kopnięcia oraz chwyty. O kurde, janczarowie będą strasznym jednostką do pokonania, ja czuję w przyszłości. Teraz możemy wysłać naszych asasynów na zabawę. O kurde, tutaj trzeba wybrać mistrza asasynów. I mamy mistrza, i mamy u niego misję. Dosłownie, zaraz ją zaczniemy. Dobra, nasi asasyni. Jeden jest na misji. Mamy tu kogoś do ulepszenia. Ulepszam ich na maksymalny poziom. Dobra, obszar śródnomorskiego i Jerozolima jest już w jakim procencie nasza? W 50 wpływy nasze. Udaremnij sabotaż. O, to będzie dobra misja na naszego mistrza. Damy mu jakiegoś dziadygi, jakieś dwie dziadygi, żeby też zostały... Ten, nie musimy tu nic więcej robić. Co byśmy zdobyli? Nie, Damaszek myśmy odzyskali... Coś my odzyskali, Genuę? Damaszek jest nasz. W Damaszku też trzeba coś tutaj walnąć, jakąś misję lepszą. Zaczniemy może, nie wiem, Ateny przejmować? Dobra, asasyni wysłani, a my sobie zaczniemy tę misję od naszego nowego asasyna. All quiet today? Not remotely. A heated conflict is brewing between two factions of Romanis. One group has banded together against a woman they call Mirella, accusing her of swindling the poor on dozens of occasions. As we speak, they are on the way to exile this trickster, by force if necessary. By your tone, you seem to believe there will be trouble. I do. Mirella is a frightening woman, and her temper is well known. I fear for anyone who crosses her. Then we should give these Romanis our support. No good can come of this fight if it escalates. No dobrze, pomóżmy. Jakikolwiek cygan nie ma zginąć, cholera jasna. Ojej. To pewnie nam się nie uda. If Mirella gets wind that the assassins are aiding her opposition, there is no telling what she might do. Niedobrze, bo ja nie mam amunicji do z dachu. How should we proceed? You take to the rooftops, and I will wander the streets. Evet, mentor. If I see any trouble stirring, I will provide a distraction. Shit! Where is Aslan? We need to leave, now! Easy peasy, lemon squeezy jak na razie. Zobaczymy, co będzie dalej. My mamy swoich wojowników, oni jakby co nam pomogą. Mamy 18 tysięcy, widzicie to? Za te misje, które zrobiliśmy. Mamy wojowników, całą armię.
ty, ale zobaczcie, ile pieniędzy mam. 18 tysięcy z tych misji musieliśmy wyciągnąć dużo. Bo robimy już najlepsze misje mam asesynów dobrze rozbudowanych, tak? Dlatego ja to chciałem zrobić. Musimy kupować więcej biznesów, to na pewno. Wcale nie mamy za tą armii wielkich wojowników. Ten kolega chyba zacznie atakować. Ma nóż nawet w ręce. Nie wiem, czy zabiłem dobrego, ale zabiłem ich dwóch. On też trzymał nóż, więc dla mnie był dalej złym. Ja wiem, że muzyka z gry jest głośno, ale dobrze, chociaż mamy cały czas jakiś dźwięk w tle, jak ja nic nie mówię. You crook! You charlatan! How dare you defile our people? How dare you turn the city against us simply to satisfy your greed? Keep your voice down. You know nothing of my motives. I will not be silent! This woman is a trickster, a cheat! She robs the poor of their money by preying on their fears! You'll regret taking that tone with me. Guards? Don't you guards? What's wrong? Otruła ją pewnie, o nie. Murderers! Surrender yourselves! Stop right there! He did nothing! Protect the Romanis, but do not harm the guards. This is a grave misunderstanding. I'm not part of this! Soldiers, in your haste to serve justice, you let the real murderer slip away. These women. Ja mam ich nie zabijać. Dobra, przepraszam, ale myślałem, że... Jak mam wtedy ich zdystraktować? Co mam wtedy zrobić? Nie mam ich zabijać. Protect the Romans, but do not harm the guard. This is a grave misunderstanding. Soldiers, in your haste to serve justice, you let the real murderer slip away. Dobra, dobra. I will stop her before this gets out of hand. I give you my word, mentor. Dzięki, dzięki. Dobra, czyli możemy ich rozbrajać, dobra, bo ja ich tam zabiję, ja go pobiłem na śmierć chyba. Czy ja go nie mogę delikatnie pobić? Dobra, ja mam dużo pieniędzy, ja muszę iść te biznesy, więc zajmę się chyba kupowaniem większości biznesu teraz w tym mieście. Bo zobaczcie, że mamy ogromny dostęp teraz. Właśnie jedna rzecz. Chciałbym jednak ustawić tutaj jedną zmianę. Bo jednak ręce mi pasują na jedynkę, a na dwójce, żeby mieć ostrze, nóż i miecz. No, pięknie. Dobra, pobawimy się w biznesy. Mamy jeszcze z kilka minut, to sobie polatamy i biznesy pokupujemy. Mapy skarbów chyba kupię. Jak dam radę do księgarza do jakiegoś dojść. Tak, będziemy zarabiać, myślę, że z 15-16 tysięcy, jak kupię to, co chcę kupić. Dobra, to jest kolejny biznes. Krawca mamy. Ale chyba zostawimy jednak ten styl. Widziałem, że nasi asesyni są też z tym błękitem, z tym pasem takim jasnym. Się chociaż nie odznaczamy od naszych braci. Wiem, muzyka jest koszmarnie głośno. Księgi, dobra, wejdźmy tutaj na punkt może, bo zdobywamy te punkty ostatnie.
Dobra, siup. O Jezu, mi skliknąłem. Skoczyłem nie to, co chciałem. Chciałem zabić tam tego ziomeczkę, ale nie udało mi się. O, jest skrzynka na samym środku. Czyli wejść pewnie mamy na tą wieżę. Nie miało to tak wyglądać, ale no dobra, nieważne. I to jest księgarnia, więc zaraz kupimy sobie wszystkie mapy. Może zmarnujemy chyba wszystkie pieniądze, które chciałem ulepszyć, ale będziemy mieli mapy. Ze skarbami, już takimi skarbami. O, podróż Desmonda na wyspie została odblokowana. Zaraz zobaczymy, wejdziemy jeszcze na wyspę zaraz. Podróż na wyspę. Ale podróż na wyspę tamtą magiczną, bo to Desmonda, a nie Ezio. Taka ala arabska, takie klimaty świetne, takie tureckie, wiecie o co chodzi, ta muzyczka. Uwielbiam. Od Jezu, jeszcze mnie obraził, że jestem stary już. Kupimy ten biznes, zobaczymy co jest na mapie. Chociaż jeszcze jest obok biznes do kupienia, więc chyba też się nim zajmę. Pokaż mi mapy skarbów. Dobra, wszystkie mapy skarbów kupione. Po mnie cieszy. Kupmy jeszcze sobie ten sklepik. I zróbmy powrót na wyspę. Chcę zobaczyć, co jest na wyspie, co się dzieje na wyspie. What the fuck is that? Mamy jakąś podróż, nie wiem o co tu chodzi. Dobra, my tu zakończymy odcinek, zobaczymy co tam jest w drugim kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!